Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. W tej części kursu chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego, jak można wybejkować tekstury na obiekcie. Samo bejkowanie tekstur może wydawać się nieco bez sensu, ponieważ no cóż, po co mamy bejkować tekstury, skoro właśnie bejk robi się na teksturze, a więc teksturę wcześniej trzeba już mieć. Natomiast jest to sprawa, która może być bardzo przydatna, zwłaszcza w takich przypadkach, kiedy mamy mapowanie UV rozciągnięte na dwóch lub więcej teksturach. Ewentualnie wtedy, kiedy mamy kilka materiałów na obiekcie, proceduralnych albo i nie, i chcemy wszystkie umieścić na jednym obrazku. Aby przygotować scenę, dodam na początku zwykłego cuba i tego cuba będziemy zaraz mogli sobie ładnie wybejkować. Przygotuję także jego rozwinięcie UV w edytorze UV. Może weźmy sobie U i następnie Follow Active Quads. No, może być nawet według długości krawędzi. Dostaję tego typu ładne rozwinięcie. To jest w porządku, odpowiada mi ono. Troszeczkę pomniejsze. Przesunę. Może jeszcze trochę pomniejsze. Wyszedł taki krzyżowy kształt. I teraz dodam sobie obrazek. Ten obrazek będzie standardowy, bez żadnego modyfikowania parametrów. No i teraz tak. To jest oczywiście rozwinięcie UV, które mam zrobione i jest ono niepowiązane z żadnym materiałem. A więc jeżeli będę renderował taką kostkę, to ona nadal będzie szara, a nie czarna. No i w związku z tym do tej kostki mogę teraz dodać materiał i ten materiał może być zupełnie, ale to zupełnie inny niż normalnie można byłoby chcieć, mając mapę UV z teksturą. A więc dodajemy sobie na przykład coś takiego jak intensity średnie, intensity na specular bardzo duże, dodajemy sobie też jakieś tekstury eleganckie, na przykład niech to będzie cloud, już mam taki ładny różowy sześcian. Dodatkowo dodam do tego sześcianu jeszcze jeden materiał, który zwiąże tylko z tą jedną ścianą. Ten materiał, oczywiście w zakładce materiałów, będzie trzeba dodać przez znak plusa i stworzenie nowego materiału. Ten materiał następnie muszę przypisać przez przycisk Assign. To dla przypomnienia, powtarzam, oczywiście był na ten temat tutorial, powinniśmy to już znać. I teraz tutaj w tym miejscu dodam sobie teksturę, która się będzie nazywała Magic. Teraz na renderze. Moja kostka wygląda w sposób następujący. Dodam do niej również jeszcze jedno światło z drugiej strony, znaczy do niej, do sceny, tak aby było widać rzeczywiście, że coś tam się pojawiło. No i została mi jeszcze jedna ściana. Pomyślałem sobie, że może warto byłoby tę ścianę również jakoś ciekawie przedstawić. W związku z tym dodam jeszcze jeden materiał. Ten materiał przypiszę do jednej ściany tylko i ten materiał ustawię na przykład na kolor intensywnie. No, jaki kolor? Na przykład fioletowy. OK? Tak będzie teraz wyglądał mój render. No i teraz powiedzmy sobie, że chciałbym, aby taka tekstura została zapisana w pliku. Oczywiście normalnie nie mam do tego żadnej szansy, ponieważ te tekstury zostały wygenerowane przez Blendera, a więc są tylko w Blenderze i zawsze w czasie rzeczywistym muszą być liczone. Jest to pewien problem. Więc można wybejkować sobie tekstury do pliku właśnie w taki sposób, jak to się normalnie robi bejka. A więc wchodzę do panelu Render, otwieram sobie podpanel Bake i wybieram z opcji w menu polecenie Bake Textures. W tym momencie mam tutaj już teksturę, ona jest rozwinięta V. No i jeżeli wcisnę to Bake, w tym momencie powinienem otrzymać ładnie wybejkowane tekstury. To jest elegancki, prosty sposób na to, aby uzyskać w jednym pliku tekstury z wielu różnych ścian. Dotyczy to zwłaszcza takiej sytuacji, w której mam mapowanie UV różnego rodzaju. Więc może zróbmy sobie ten bardziej skomplikowany przypadek. Załóżmy, że mam trzy materiały na tej kostce i każdy z tych materiałów rozwija się według innych współrzędnych UV. Aby to zrobić, trzeba oczywiście takie materiały przypisać, więc może zrobię na początku tak, że usunę te tekstury, które są do nich dodane. Za chwilkę będziemy dodawali inne tekstury, które będą obrazkami prawdziwymi z dysku. Tutaj nie ma tekstury, jest w porządku, sam kolor jest nieistotny. No i teraz tak, niech ta kostka na początku będzie rozwinięta za pomocą mapy UV, tej głównej. To jest moja mapa, którą będę bejkował. Mapa myślnik do wypiekania. OK? To jest moja mapa, której nie będę zmieniał. Natomiast stworzę sobie drugą mapę i tą mapę rozwinę według jakichś innych reguł. Na przykład wezmę sobie Smart UV Project i ta moja mapa będzie wyglądała tak. W tym momencie wczytam obrazek z dysku, który będzie używał tej mapy do mapowania kostki. Weźmy sobie Open Image. Muszę teraz wczytać z tekstur na przykład drewnianych jakieś ładne, mniej lub bardziej drewno. OK, pomniejszę troszeczkę te tekstury. One teraz wyglądają tak. Cały jakby materiał, całe rozwinięcie opisuje mi kostkę, która jest zrobiona z desek.
To jest pierwsze rozwinięcie UV, niech to będzie rozwinięcie o nazwie deski. Dodam kolejne rozwinięcie UV, które zrobię na przykład z czegoś takiego jak Light Map UV Pack. Dostanę tego typu rozwinięcie i w tym rozwinięciu dodam sobie inną teksturę. A zatem wybieram obrazek Open Image i niech to będzie drewno, powiedzmy sobie nie drewno, weźmy coś innego. Mam tutaj gdzieś jakieś ładne tekstury skał. Jest ich niewiele, ale weźmy sobie taką. To jest z jakiegoś poprzedniego tutoriala, nawiasem mówiąc. Widać, że w tym rozwinięciu znowuż cała kostka staje się poteksturowana skałami. A więc zależnie od rozwinięcia będę miał albo deski, albo skały. Znamy to już z mapowania projekcyjnego. Natomiast w tym momencie niektóre moje fragmenty mogą być mapowane przez jedną teksturę, niektóre przez drugą. I może być problem, ponieważ będę miał te tekstury w osobnych plikach, a chciałbym mieć na przykład w jednym. No więc to jest jakby wyzwanie. I teraz tak, materiał pierwszy będzie używał pierwszej tekstury, ok? A zatem dodaję teksturę, wybieram, że to jest obrazek, wyciągam sobie obrazek i to są te moje, dajmy na to, drewno. Drewno będzie się mapowało za pomocą współrzędnych UV, które nazwaliśmy sobie deski. Ok? Tak to będzie wyglądało. Jeżeli zrobię teraz render, to widać, że górna ściana już jest z desek. Oczywiście tamta poprzednia z trzeciego materiału jest nadal fioletowa. Teraz kolejny materiał, który mam na mojej kostce, to jest materiał, który będzie się składał z tekstury, również pochodzącej z pliku, będącej obrazkiem, który przypomina skały. I te skały się będą mapowały według współrzędnych UV zawartych na warstwie UV Map. Nie nazwałem tej warstwy, mogę to jeszcze zrobić. Niech te skały nazywają się po prostu kamienie dla odróżnienia. Tak to wygląda. Teraz jeżeli zrobię render, to mój drugi materiał pokazuje kamienie. A więc mam teraz sytuację taką, że na mojej kostce istnieje materiał na górze, który wygląda jak deski, to jest ten. Mam także materiał na jednej ze ścian przypisany, który mapuje się z pliku zawierającego skały, i to jest osobne mapowanie UV, zupełnie osobne. I mam także trzeci materiał na ścianie, która jest normalnie fioletowa, który nie ma żadnej tekstury, bo po prostu rysuje kolor fioletowy i tyle. Gdybym chciał teraz wszystkie te trzy materiały wypalić w jeden obrazek, no to właśnie znowuż do tego celu użyję opcji Bake, z tym, że w tym momencie muszę wybrać sobie prawdziwą mapę, na której chcę to wypiekanie zrobić. Ok, mapa do wypiekania. Natomiast w czasie renderowania zaznaczam tekstures, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekawy, jest to dosyć skomplikowany przypadek, więc klikam Bake. No i jak widać, dostałem w wyniku, w tym obrazku, wypalone elegancko tekstury, czyli tak. Pierwsza tekstura, pierwszy materiał z teksturą drewna wziął sobie dane z pliku, w którym były te deski i umieścił je na miejscu odpowiednim dla wszystkich ścian. Tak samo zostało zrobione to z teksturą skał w tym miejscu. Ona również z pliku została przekopiowana w to miejsce, no i oczywiście został ten kolor fioletowy, który się dodał sam. To jest zasada, która dotyczy wypiekania tekstur. W tym momencie nie mam takiej opcji, że zrobię sobie z wielu na przykład rozwinięć różne tekstury i będę miał później problem, bo to będzie wszystko w wielu plikach. Mogę później te wszystkie wiele plików połączyć w taki jeden ładnie rozwinięty obszar i one tam będą odpowiednio poustawiane. Ok, dziękuję za uwagę. Myślę, że w tym materiale wystarczy. Do następnego spotkania.